Hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale powiem wam o nowym koncercie w grze Fortnite. No ale standardowo, przed filmem prosiłbym ciebie o zostawienie łapeczki w górę, jak i subika na kanale wraz z dzwoneczkiem. Ja już wam nie przedłużam i lecimy już do odcinka. A więc niedawno w grze Fortnite odbył się koncert Ariany Grande, na którym było bardzo dużo osób i ogólnie atmosfera była bardzo fajna. A jeżeli go nie widzieliście, to możecie wpaść na live'a. Na tym kanale odbył się live i jest on obecnie na publicznym, w związku z czym każdy z was może go teraz obejrzeć. No i dlaczego w ogóle o tym wspominam? Ponieważ dopiero co był jeden koncert w Fortnite, a my otrzymaliśmy informację o drugim. Najdokładniej dostaliśmy informację, że Billie Eilish trafi do Fortnite. A zostaliśmy o tym poinformowani na reddicie Fortnite'a oraz od jakiegoś likera na Twitterze. Billie Eilish to jest amerykańska piosenkarka, która tworzy i komponuje muzykę. Mi osobiście jej twórczość nie do końca przypadła do gustu, ale jako współpraca z Fortnite'em już tak. Dostaliśmy informację, że takowy koncert pojawi się w sezonie 8, bądź też na początku sezonu 9, oczywiście rozdziału 2. Wraz z koncertem w grze Fortnite powinien pojawić się cały skin wraz ze zestawem Billie Eilish. I cały on będzie z serii Icon, a zawarty w nim będzie plecak, skin, kill-off, lotnia oraz prawdopodobnie malowanie do broni. Jego dokładny wygląd poznamy, aktualizację uprzedzającą koncert, więc na chwilę obecną możemy bazować i wyłącznie na konceptach. Cena skina będzie się wahała od 1500 fałdolców do 2000 fałdolców, natomiast zestawu od 2500 fałdolców do 3000 fałdolców. Skin w grze nie będzie się jakoś strasznie różnił od konceptów, aczkolwiek możemy to porównać na innych konceptach, na przykład Travisa Scotta czy też Ariany Grande, więc będzie on podobny, no ale nie identyczny. Jeżeli uda mi się w internecie znaleźć jakiś koncept Billie Eilish, to prawdopodobnie widzicie go teraz w tle. No a jeżeli nie, no to możliwe, że po prostu jeszcze go nie ma, ale na moment, kiedy wy to widzicie, już jest, więc możecie go sobie znaleźć w internecie. I to byłby już koniec tego odcineczka. Standardowo prosiłbym ciebie o zostawienie łapeczki w górę, jak i subika na kanale wraz z dzwoneczkiem. A ja już wam nie zabieram więc czasu i pamiętajcie, by wpadać nasze poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!